Dzień dobry Państwu, Janusz Kopaczek, prezes Unii Szlaków Zachód-Wschód. Serdecznie witam Państwa po krótkiej przerwie w programie Lublin, stolica Rzeczpospolitej Turystycznej. Moim gościem jest pan dyrektor Piotr Dymmel z Archiwum Państwowego w Lublinie. Serdecznie witam. Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj chcemy zająć się zasobami archiwalnymi, oczywiście zwracając szczególną uwagę na dokumenty z czasów Jagiellonów. Ale także będzie okazja może do wychwycenia pewnych bardzo ciekawych, nieznanych wielu osobom spraw. Może zacznijmy od dokumentu najstarszego, który co prawda nie pochodzi z czasów jagiellońskich, ale nie sposób sobie wyobrazić czasów jagiellońskich w Lublinie bez tego dokumentu. Jeżeli pan redaktor pozwoli, to może zacznę od zdania o samym archiwum, że Archiwum Państwowe w Lublinie jest instytucją, która gromadzi materiały archiwalne wytworzone na terenie województwa lubelskiego bez względu na formę i czas wytworzenia tych materiałów. I dokumenty jako pewna forma kancelaryjna, pewien rodzaj produkcji kancelaryjnej jest znany od średniowiecza i Archiwum Lubelskie właśnie posiada dokumenty już z czasów średniowiecza. A najstarszym dokumentem jest właśnie dokument lokacyjny Lublina. Ten wystawiony przez księcia, jeszcze wówczas księcia Władysława Łokietka w 1317 roku. Można powiedzieć, że to jest swego rodzaju metryka Lublina. Nie tylko to jest najstarszy zachowany dokument w naszym archiwum, ale to jest właśnie dokument pierwszy związany już z historią miejską Lublina. Ten dokument jest swoistym skarbem, można powiedzieć, naszego archiwum. Tym bardziej, że nie wszystkie dokumenty lokacyjne dla wszystkich miast w Polsce zachowały się. Zatem tym bardziej on jest cenny, niezależnie od tego, że stan jego zachowania jest niekompletny. Każdy, kto widział podobiznę tego dokumentu, wie, że na dole jest urwany fragment. Na szczęście tekst nie jest zniszczony, ale fragment pergaminu, bo to był dokument jeszcze pergaminowy, fragment pergaminu jest urwany. Nie ma też przywieszonej pieczęci, która stanowiła integralną część dokumentu. Pieczęć uwierzytelniała dokument, nadawała mu walor prawny i tej pieczęci niestety książęcej, łokietkowej, dzisiaj przy dokumencie nie ma. Kiedy ona została oderwana od dokumentu, tego nie wiemy, ale to było częste zjawisko, czy to ze względu na jakby naturalną niedbałość, czy celowe działanie, prawda, może jakiś zbieraczy, pieczęci, ktoś tą pieczęć oderwał. Temat archiwaliów tych lubelskich jest bardzo szeroki. Gdybyśmy chcieli nawet opowiedzieć o historii gmachów, to już byłoby o czym opowiadać ze względu na to, że to są gmachy pojezuickie, zwłaszcza szkoły jezuickiej dawnej. Ale myślę, że fajnie by było, gdybyśmy wychwycili te najbardziej ciekawe punkty związane z historią jagiellońską. I czy możemy zaryzykować takie twierdzenie, panie dyrektorze, że dokument wystawiony przez księcia Jagiełłę, jego brata Skirgiełę, jeszcze z roku 1383 jest ewenementem na skalę ogólnopolską i nie tylko? Ma pan na myśli dokument wystawiony dla kupców lubelskich z 1383 roku. On jest ciekawy, interesujący, ważny z różnych punktów widzenia. Przede wszystkim dla samego Lublina. Może zacznę od tego najbardziej szczegółowego i nas może najbardziej tutaj interesującego aspektu związanego z dziejami Lublina. Otóż kupcy lubelscy
otrzymywali wolność handlu na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ponadto otrzymywali na mocy tego dokumentu zapewnienie bezpieczeństwa na terenie właśnie Litwy. Także tu trzeba sobie zdać sprawę też z tego, że ten dokument pojawia się w 70 lat, około 70 lat po lokacji Lublina, o której tutaj mówiliśmy. Zatem widać wyraźnie, że już w tym czasie Lublin jest prężnym ośrodkiem gospodarczym i handlowym. Ważnym miastem, skoro książęta litewscy wystawiają dla kupców lubelskich ten dokument. On jest ważny również z punktu widzenia dziejów handlu, bo to jest w zasadzie pierwszy dokument handlowy dla kupców polskich wystawiony przez obcych władców. Zatem z tego punktu widzenia jest interesujący. A najbardziej jest interesujący dla badaczy stosunków polsko-litewskich, ponieważ jest interesujące, dlaczego to wówczas jeszcze książęta obcego państwa wystawiają dokument dla mieszczan innego państwa. Przypomnę, że tutaj mamy rok 1383, a więc jeszcze przed w ogóle zaistnieniem pewnych faktów, które doprowadziły Jagiełłę do tronu polskiego. Tutaj jeszcze nie ma mowy o takich postanowieniach, które są już zapisane w akcie Unii Krewskiej z 1385 roku. To się dzieje na 2 lata przed właśnie Unią w Krewie. Zatem być może właśnie, że pewna myśl polityczna Jagiełły, jego brata, czyli Gedyminowiczów, być może pewna myśl polityczna kierowała ich uwagę w stronę Królestwa Polskiego i z tej racji chcieli uzyskać możliwość prezentowania swoich racji politycznych po stronie polskiej. Kupcy lubelscy byliby zatem swego rodzaju rzecznikami interesu książąt litewskich. Potem już fakty potoczyły się szybko. Umowa z księciem Litwy, Unia w Krewie, elekcja w Lublinie w 1386 roku, właśnie też w Lublinie, i koronacja już potem Jagiełły w lutym 1386 w Krakowie. Czyli mamy tutaj do czynienia na pewno z ewenementem na skalę bardzo szeroką, ale również Archiwum Państwowe dokumentuje w jakiś sposób takie przychylne oko już króla Władysława Jagiełły i jego synów. Jakie dokumenty świadczą o właśnie tym, że Jagiellonowie dbali o Lublin, które oczywiście są przechowywane w Archiwum Państwowym? Tak, mamy kilka przykładów, które wskazują na to, że Lublin cieszył się szczególnym zainteresowaniem Jagiełły, już jako króla tutaj polskiego, męża Jadwigi. To zainteresowanie oczywiście jesteśmy w stanie prześledzić przy pomocy też innych świadectw, no jak chociażby najbardziej chyba znanego zabytku architektury średniowiecznej w Lublinie, czyli kaplicy na zamku, bo to jest fundacja Jagiełły,
wystrój, freski, mam już, tak, freski, tutaj mam na myśli o freski oczywiście, bo sama kaplica powstała wcześniej, ale wystrój tej kaplicy jest bardzo interesujący, bo jest zrobiony w stylu bizantyjskim, prawda? To rzadkość na ziemiach polskich. W Sandomierzu również podobny przykład malarstwa wschodniego posiadamy. Zatem niezależnie od tych innych świadectw, prawda, no, nas tutaj przede wszystkim dokumenty interesują. No i takim dokumentem, jednym z kilku, jest chociażby dokument z 1392 roku na prawo składu w Lublinie. Wystawił go król Władysław Jagiełło, nakazując kupcom udającym się przez Lublin do wyłożenia swoich towarów. To był ważny przywilej handlowy. On często był połączony z przywilejem drożnym, prawda, który mówił, że kupcy nie mogą omijać pewnych miast uprzywilejowanych właśnie, czyli tych wymienionych w przywileju. Szlak wiodący, prawda, przez te miasta był ważny dla rozwoju gospodarczego tych miast. I tutaj Jagiełło nakazuje kupcom wystawianie swoich towarów w Lublinie z oczywistych względów, no po to, żeby pierwszeństwo zakupu tych towarów, może po atrakcyjnych cenach, może towarów najlepszej jakości właśnie, mieli kupcy, którzy byli obdarowani tym przywilejem. Tu warto powiedzieć, że później ten przywilej wielokrotnie był odnawiany, ponawiany przez innych władców, prawda? Z tego wynika, że kupcy lubelscy, czy mieszczanie już, bo to szerzej trzeba na to spojrzeć, korzystali z tego przywileju i starali się o odnowienie jego. Na pewno też takim ważnym dokumentem jest dokument wystawiony już przez syna króla Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka, rozszerzający liczbę jarmarków. Oczywiście ze względu na jarmark jagielloński, można powiedzieć odnowiony jarmark z czasów jagiellońskich, ten dokument poniekąd już zaistniał w świadomości, ale nie wszyscy wiedzą, że Jagiełło był pierwszym tym, który wydał przywilej na jarmark, jarmark zielonoświątkowy w Lublinie. Tak, to był jarmark, który był organizowany na Zielone Świątki. Natomiast Kazimierz Jagiellończyk wystawił przywilej, bo chodzi panu tu o przywilej ze stycznia, z czerwca 1448 roku, rozszerzając ilość tych jarmarków do czterech. Dosyć tak systematycznie też rozkładając te jarmarki w różnych okresach roku. To był przywilej szczególny, nawet nie ze względu na treść, prawda, na postanowienie o utworzeniu tych czterech jarmarków. No, faktycznie to mniejszej liczby, bo już te dwa wcześniej jarmarki istniały, ale ten przywilej jest ważny, jeżeli chodzi o okoliczności, w jakich ten dokument został wystawiony. Otóż w 1447 roku miał miejsce wielki pożar w Lublinie. Miasto było spalone. Musimy pamiętać, że dominowała wówczas zabudowa drewniana. Zatem pożar się dosyć łatwo przenosił, prawda? Zwłaszcza w sytuacji, kiedy zabudowa była gęsta. Domy do siebie przylegały, ulice były wąskie.
I chcąc ulżyć mieszkańcom Lublina, mieszczanom lubelskim, król Kazimierz Jagiellończyk zdecydował się na wystawienie tego przywileju, który tworzył cztery jarmarki, przy czym ten jarmark 16-dniowy na Gromniczną, prawda, i na Zielone Świątki był szczególnie ważny, ponieważ mieszczanie nie musieli, kupcy nie musieli ponosić żadnych opłat. Dwa kolejne jarmarki na Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny i na Święto Judy i Szymona, apostołów, one już były na innej zasadzie tutaj urządzone. Już nie były tak łaskawe dla kupców lubelskich. Nie mniej dłuższe niż obecny jarmark parokrotnie. Tutaj może warto dodać, że jeżeli chodzi o te dwa pierwsze jarmarki, te 16-dniowe, to one były organizowane 8 dni przed świętem i 8 dni po święcie. Ta sytuacja zmieniła się w latach 40. XVI wieku. Król Zygmunt Stary wydał przywilej zmieniający czas rozpoczęcia tych jarmarków. One się wówczas zachowywały swoją długość, czyli 16 dni, ale rozpoczynały się w dniu święta. Chciałbym, żebyśmy teraz już, panie dyrektorze, można powiedzieć, wszystko na stół wyłożyli, to znaczy ta gratka przygotowana dla naszych widzów, mianowicie, żebyśmy sięgnęli do relacji Sejmu Lubelskiego roku 1569, może jako kontynuację naszego przygotowania do Nocy Unii Lubelskiej, które Fundacja Via Jagiellonica organizuje, ale także, i to powiem na tej antenie po raz pierwszy, mianowicie w ramach tak zwanego Sejmu, Senatu i Unii Rzeczpospolitej Turystycznej, które tutaj propagujemy, chcemy wylansować Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej 1569 roku, przepraszam. O tyle można powiedzieć w ciekawej formule, że po pierwsze tak zwane rozproszone, czyli wiele obiektów in situ, a po drugie międzynarodowe na całej tej przestrzeni Rzeczpospolitej Turystycznej. A w związku z tym Archiwum Państwowe w Lublinie też z tego punktu widzenia jest bardzo ważne, gdyż posiada dokument ściśle związany właśnie z obradami Sejmu Unijnego z 1569 roku. Sejm ten trwał pół roku i no, miał dla dziejów Polski znaczenie zasadnicze. Można powiedzieć, że do dzisiaj przeżywamy reperkusje postanowień Sejmu Lubelskiego z 1569 roku. Zanim opowiem o tym zabytku, to no, chcę pogratulować tutaj pomysłu, prawda, stworzenia takiego muzeum, chociaż wiem, że nie będzie to łatwe, jeżeli chodzi o zebranie eksponatów, takich materialnych obiektów, prawda? Bo żadna z instytucji zapewne nie zechce się z nimi rozstawać, w tym i Archiwum Lubelskie nie ma ani prawnych, ani faktycznych możliwości przekazania takich zabytków. No ale dzisiaj oczywiście muzeum może mieć różną postać, zwłaszcza internet, cyfrową tutaj. Także takie przykłady muzeów są przecież realizowane i one są bardzo udane i cieszą się dużym zainteresowaniem. Na przykład w Krakowie w Nowej Hucie jest na mniejszą oczywiście skalę muzeum rozproszone, więc tutaj myślę, że warto od razu powiedzieć, że nikt nie zamierza występować w zabytki, ale jeżeli wiele obiektów podejmie razem współpracę, to stworzymy gigantyczne muzeum obejmujące 7 państw.
Dlatego mówię, że to jest bardzo interesujący i warty kontynuowania pomysł, tym bardziej, że dotyczy dziejów naszego miasta. Co prawda samo miasto nie było zaangażowane jako strona w obrady Sejmu, bo one się toczyły rzecz jasna na innym poziomie społecznym i politycznym. Miasto było gminą samorządową, ale to obrady te toczyły się na obszarze również miasta, także miasto w tym sensie było mocno zaangażowane w te wydarzenia. Wracając tutaj do tego dokumentu, chodzi tutaj o taką relację, która powstała w czasie obrad sejmowych w 1569 roku i powstała ona w szczególnych okolicznościach, bo jak wiemy, obrady tego sejmu wcale nie były łatwe i bezdyskusyjne. Sam fakt, że obrady trwały pół roku, świadczy o tym, że no, był tam ostry spór polityczny między no, przede wszystkim stroną polską, a stroną litewską o kształt Unii. Litwini w zasadzie sprowadzali swoje stanowisko do kontynuowania czegoś w rodzaju Unii Personalnej, czyli tak jak to było od czasu Władysława Jagieły poprzez wszystkich następnych królów z dynastii jagiellońskiej. Natomiast strona polska domagała się tutaj ściślejszego związku obu państw. Ta historia obu państw w okresie Unii Personalnej, ona pokazała, że oba państwa mają realną korzyść ze związku Polski i Litwy. Stąd też strona polska, zwłaszcza szlachta polska, magnateria polska starała się zacieśnić te związki. A sam dokument dotyczy jakiego epizodu czy epizodów? On dotyczy opuszczenia obrad Sejmu, opuszczenia Lublina przez delegację litewską. Nie całą, ale tą najbardziej skupioną właśnie wokół tego stronnictwa niechętnego zacieśnianiu związków z Polską. Litwini w większości wyjechali, zostali może ci bardziej umiarkowani, ale właśnie ci, co pozostali tutaj, przygotowywali takie relacje, pisane relacje dla tej strony litewskiej, która opuściła już Lublin. Tamta strona, Litwini po prostu chcieli wiedzieć, co się na Sejmie dzieje. Był to swego rodzaju, można powiedzieć, taki biuletyn informacyjny, używając dzisiejszego języka, o wydarzeniach na Sejmie. A ściślej rzecz biorąc, tutaj mówimy o okolicznościach, a ściślej rzecz biorąc, dotyczy to sytuacji związanej z decyzją o przyłączeniu Podlasia do Polski. To się stało 5 marca 1569 roku. Przypomnę, że Podlasie, które no, dzisiaj nam się kojarzy w sposób ścisły z terytorium Polski, wówczas jeszcze należało do Litwy, do Wielkiego Księstwa Litewskiego, stąd Lublin był takim miastem niemalże granicznym, bo już za Parczewem już była granica. Także tutaj te wydarzenia, które się działy właśnie po inkorporacji
Podlasia, one były opisywane w tych nowinach lubelskich, jakie tytułujemy. Na szczęście wszystko się udało. Gdybyśmy już chcieli mówić o zawarciu Unii, to musimy się odwołać do innych zbiorów Archiwum Głównych Akt Dawnych. Dzisiaj dziękuję serdecznie za spotkanie panu dyrektorowi, szanownym państwu również i zapraszam na kolejne spotkanie za tydzień. Dziękuję. Dziękuję bardzo.